Loki to już trzeci serial Marvela i muszę przyznać, że jak do tej pory, on jest chyba najlepszy. Serial jest krótki, bo zaledwie sześć odcinków, ale jest bardzo treściwy. Akcja dzieje się... Pamiętasz w Avengerach tę scenę, kiedy Loki bierze te sarak i znika? Dokładnie. Zaraz po tym. W każdym razie jest to wersja Lokiego, który został pokonany przez Avengersów w 2012, czyli w pierwszej części i... Nie doświadczył tego, co było jeszcze w Torze 2, Torze 3, w Avengers 3 i tak dalej, i tak dalej, dokładnie wiesz o co chodzi. Ale zanim przejdę do recenzji, to cześć, nazywam się Marcin Skruch i jeżeli uwielbiasz takie omówienia, to pamiętaj o trylogii Prawdziwego Kinomana. Po pierwsze, łapka w górę, po drugie, sub, po trzecie, dzwonek z opcją wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, naduś dzwonek, a ja już przechodzę do recenzji. Zacznę od oczywistych oczywistości, jak mawia kabaret enonówka. Fabuła nie jest oparta na żadnym komiksie, jest to... Jak powiedział Kevin Faye, coś czego jeszcze nigdy w ogóle w świecie komiksu oraz seriali nie było. Trudno się z tym nie zgodzić, gdyż to co się dzieje na cały ten, to TVA, czyli ta cała... Firma, która, że tak powiem, może nie firma, tylko bardziej urząd, który kontroluje linie czasowe. Marvel dokładnie wie, że czwarta faza tu już będzie multiwersum, w tym momencie będą różne linie czasowe, trzeba to jakoś fajnie, zgrabnie ograć, pokazać, więc wstęp jak najbardziej jest godny. Obsada, obsada jest świetna, rewelacyjna, naprawdę Owen Wilson w roli Mobiusa, on postanowił nie, nie będę oglądał od początku wszystkich Avengerów i tak dalej, nie będę czytał komiksów, nie będę się dowiedział kim jest Mobius, siądę z Tomem Hiddlestonem i poproszę go, niech on mi opowie o co w tym wszystkim chodzi. Co? I tak też zrobili, rzeczywiście tak też zrobili Siedli kilka godzin, kilka y, y, Kawek, herbatek, albo może czegoś mocniejszego I rzeczywiście pogadali sobie i Na bazie tego Owen Wilson y, Oparł swoją rolę, stwierdził, że To jest coś takiego, relacja między nim A między Mobiusem, a między Lokim To jest coś takiego jak Eddie Murphy i Nick Nolte W 48 godzinach, albo Leonardo DiCaprio oraz y, Tom Hanks W y, Złap mnie jeśli potrafisz, i tak dalej, i tak dalej W miarę ciekawa, w miarę poważna Tutaj jeżeli chodzi o aktorstwo, nie ma, naprawdę nie ma powodu i sensu do czegokolwiek się doczepiać, bo to rzeczywiście jest. Brawko, naprawdę super świetnie jest zrobione, jest zagrane w każdym aspekcie. Spokojnie, nie będę zdradzał fabuły, nie będę mówił, kto jest na końcu, kto się pojawia wcześniej, więc nie, nie o to chodzi. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o aktorstwo, Loki był na przestrzeni tego, co do tej pory dostawaliśmy, albo czarny, albo biały. Co? Na zasadzie albo był tracią negatywną, albo pozytywną. Czasami to rzeczywiście się zacierało. Taki antybohater czasami. Muszę przyznać, że tak, jak najbardziej tutaj mamy pełną gamę i mamy mnóstwo lokich. Akcja się dzieje poza czasem, że tak powiem. Więc w wersji mamy mnóstwo. Jest kilkunastu kilkudziesięciu lokich. Chyba tak. Nawet dostajemy krokodyla albo aligatora lokiego. Jakoś tak. No po prostu mnóstwo jest mnóstwo takich smaczków. Tor się pojawia i tak dalej, ale tego tora trzeba wypatrzeć, bo to nie jest ten tor, którego my znamy. To nie jest takie oczywiste, to nie jest oczywista oczywistość. Na pewno co rzucić się w oczy, kiedy będziesz oglądać ten serial, to jest warstwa wizualna. Naprawdę. Kostiumy, scenografia, plenery, efekty wizualne, CGI, czyli komputerowo generowane efekty, to jest coś niesamowitego, to jest coś pięknego. Jeżeli myśleliśmy, że WandaVision naprawdę tutaj była poprzeczka, to to w tym momencie wystrzeliło w kosmos, jest jeszcze lepiej niż bardzo dobrze. Po prostu jest coś niesamowitego, to nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy, bo wiadomo, że poruszamy się po czasie, po linii czasu, powinienem rzec. Pierwszy pomysł na fabułę był taki, że Loki, kiedy znika właśnie z, z Avengers, będzie się pojawiał w różnych ważnych na przestrzeni całej ludzkości, w wydarzeniach, i tam troszeczkę będzie mieszał, prawda? Wiadomo, wojna, jakieś wydarzenia, inne kataklizmy i tak dalej, i on tam wszystko będzie mieszał. Ale stwierdzili twórcy: Nie, nie, to niespecjalnie pasuje, to musimy zrobić coś innego, coś fajnego, coś mocniejszego, że będzie to. UMF, uAU, wow, i właśnie coś takiego dostaliśmy. Ale kostiumy, które pojawiają się na przestrzeni, bo to nieważne, czy lata 90., czy mamy starożytność, czy nie, będziesz oglądać spokojnie, niczego więcej, nie powiem. Jest to zrobione niesamowicie. Wszelkie Lokalizacje to jest po prostu super, wszystko jest taki. cymes, naprawdę jest tak wycyzelowane, że no patrz, nie wiem, nie wiem co mówi dalej, jak, jakich pięknych słów używać, żeby opisać, jak to jest dobrze zrobione. Po prostu rewelacja, super, super, super i jeszcze raz super. Naprawdę jeżeli chodzi w tej kwestii, a spokojnie 12 na 10. Jeżeli chodzi o fabułę, przyznam szczerze, że trochę, to zabrzmi trochę zabawnie przy okazji 6 odcinków ale wydawało mi się, że odcinek trzeci, czwarty, najsłabszy rzeczywiście, ale dostajemy mnóstwo informacji na temat Lokiego, on też... Że zapewne tak się uczy tych wszystkich rzeczy, które powinien wiedzieć, a które powinien wiedzieć, to zobaczysz. Muszę przyznać, że fabularnie, poza tymi dwoma odcinkami, naprawdę jest bardzo dobrze. Podoba mi się to, co się dzieje. Oczywiście ten serial posuwa całą fabułę MCU do, do przodu. Wiadomo, czwarta faza to już już w tym momencie po tym, co się wydarzyło w serialu Łąda co się wydarzyło tutaj, to będzie po prostu większe. To będzie dużo większe niż to, co się, to, co się wydarzyło do tej pory. Jest zapowiedź tego, kim będzie nasz. Główny czarny charakter w całym y, uniwersum, w całej czwartej fazie, spokojnie, nie powiem, nie powiem kto to będzie. Jedna z jego wersji pojawia się tutaj, jak już mówiłem wcześniej, serial traktuje o, o liniach czasowych, o multiversum, więc tak to jest, w ten sposób jest pokazane. Ta sama postać ma się pojawić przy okazji trzeciego filmu o Antmanie oraz o Osie, więc tam już będzie wytłumaczone dużo, dużo, dużo więcej. Tym bardziej, że akurat teraz będą, będzie się mieszało, bo postaci z WandaVision mają się pojawić w filmie o Doktorze Strange'u i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście będzie tego dużo. Kevin Feige teoretycznie stwierdził, spokojnie, nie trzeba, nie trzeba znać seriali, a żeby nadążać za fabułą filmową, ale seriale, żeby oglądać to już na, tak naprawdę trzeba już znać y, filmy. I mi się wydaje, że tak, możliwe, że tak to jest, ale jeżeli chcesz dokładnie być y, na bieżąco wiedzieć, może znać każdy smaczek, każdy detal, to tak, oczywiście, że tak trzeba ogarnąć filmy oraz seriale. A już wiadomo, że jeszcze w tym roku ma się pojawić nowy serial czyli Hawkeye, Więc zobaczymy jak to y, jak to będzie, jak to będzie się wszystko jadło. Dodatkowo na przykład y, Taika Waititi który wyreżyserował między innymi, yy, tak naprawdę, dwa ostatnie tory. Miał wyreżyserować kilka odcinków yy, tego serialu, ale stanął na tym, że nie mam czasu, zarobiony jestem normalnie, nie dam rady, nie pomogę, po prostu, nie pomogę, no i nie pojawił się na planie. Właściwie to w całym serialu jest jedna scena po napisach. Oczywiście w odcinku szóstym po napisach nie, nie powiem ci, albo zrobimy inaczej. U mnie po napisach wyjaśnię, bardzo szybko, krótko i zwięźle powiem, co to jest za scena po napisach także. Jeżeli do tej pory nie miałeś, nie miałaś możliwości obejrzenia, nie musisz mojej sceny ponownie oglądać, a jeżeli oczywiście wiesz, więc to będzie tak jak mawiał Tomasz Hajto <laughs> Truskaweczka na torcie. Co? A ja muszę przyznać serial oceniam bardzo, bardzo pozytywnie. Zastanawiałem się czy 9, czy 8. Na razie dam 8, tak samo jak WandaVision, ale jest to serial lepszy i moja ocena może się zmienić, aczkolwiek muszę porozmawiać z pewnym Marcinem który ma dużo większe pojęcie na temat yy, komiksów niż ja, o jednym aspekcie, który mi nurtuje. Jeżeli się wyjaśni, to będzie 9. jeżeli nie, to będzie 8, Tylko i wyłącznie, bo rzeczywiście, naprawdę, tutaj wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Mnóstwo, mnóstwo smaczków, mnóstwo yy, rzeczy, które sprawiają, że no to uniwersum rozrasta się do, do granic, w tym już niebotycznych. Multiwersum niebotycznych. Ale jeżeli ty ogarniasz i lubisz tę recenzję, to udostępnij ją swoim zdaniem właśnie teraz. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo i oczywiście widzimy się za tydzień. Cześć. Aha, no oczywiście. jeszcze scena po napisach. Scena po napisach jest bardzo krótka. Kojarzysz, jak na końcu każdego odcinka pojawiają się te y, dokumenty, pliki, informacje o Loki, o Loki i tak dalej, dalej. No koniec jest przybita pierzonka. Loki powróci w drugim sezonie. Koniec. To jest cała scena po napisach. A moja scena. Oczywiście, też już kończę. Cześć.